Cześć, jestem Kasiulcia i witam was bardzo serdecznie 17 grudnia w kolejnym dniu Simsmasa. Przychodzę do was z pewną informacją. Są drobne zmiany, też tło jest troszkę zmienione. Mam nadzieję, że nie jest jakoś mega źle, ale no musiałam już coś zmienić, już tamto mnie denerwowało troszkę. Słuchajcie, wczoraj nie pojawił się odcinek i tak też będzie od tej pory, to znaczy odcinki będą się pojawiać co dwa dni. Wybaczcie, nie podołałam niestety, ponieważ od roku, odkąd prowadzę ten kanał, zawsze wszystko stawiałam za YouTube'em. Zawsze YouTube był pierwszy, a dopiero potem wszystko inne. No niestety tym razem tak nie będzie i ja też muszę przygotować święta, wierzcie lub nie, ale kiedy przygotowujecie wszystko sami, nie ma mamy, która wam pomoże w gotowaniu, albo kogoś, kto wam czymś innym pomoże, wszystko musicie zrobić sami, to troszkę czasu to kosztuje, więc wybaczcie mi, ale Simsmas od tej pory będą co drugi dzień się pojawiały i będzie otwieranie kalendarzy z dwóch dni. Oprócz tego, już słuchajcie, dzisiaj, w końcu wczoraj uzyskałam wszystkie adresy od was odnośnie wysyłania dla was kartek świątecznych i mam, słuchajcie, tyle kartek, ponad 30 kartek dzisiaj do was właśnie lecę zaraz na pocztę wysłać. W końcu mam wszystkie adresy, bo ja następnym razem za rok, jeśli będę wysyłać kartki do widzów, to podam po prostu format, w jaki macie mi podać adres, bo dla mnie podanie adresu jest oczywiste: imię, nazwisko, ulica, numer domu, numer bloku, numer domu, kod pocztowy i miejscowość. A ludzie mi tam pisali wywody, że nie wiem, że no od tylu lat mieszkam tu na takiej ulicy, coś tam, ona kiedyś miała taką nazwę, coś tam, moja babcia piecze pierogi, mieszkam w miejscowości tej i tej, coś tam, wiecie, no... Hit, po prostu hit. Niektórzy zapominali o numerze domu, niektórzy zapominali o kodzie pocztowym, o miejscowości, o nazwisku, nawet zapominaliście o imieniu, ale wszystko już mam i są kartki. Może jak chcecie, to wam teraz pokażę kilka, bo robiłam kartki wszystkie sama, także zaraz rozpakujemy jakieś karteczki, to wam pokażę. Na przykład jest taka karteczka, zobaczcie, z guziczkami. Co jeszcze? Taka karteczka, taka. Z choineczką. Zrobiłam bardzo dużo tych z choinkami i one powędrują do praktycznie większości moich osób, które wygrały po prostu losowanie. Co jeszcze mogę wam pokazać? Zobaczcie kolejną karteczkę. Ta karteczka ląduje u moich specjalnych, że tak powiem, najważniejszych osób wędruje ta karteczka. Także taka. Tutaj mamy jeszcze taką karteczkę. Mamy też coś takiego. Coś takiego. Jeszcze na pewno znalazłoby się kilka takich, których nie pokazałam, ale wiecie co, przejrzeć te wszystkie koperty, pootwierać, zaraz poszukać, która jest gdzie. To jest hit, one są jeszcze niezaklejone, także zaraz muszę to wszystko jeszcze pozaklejać, lecieć na pocztę i wysłać. Mam nadzieję, że te kartki do świąt do was dojdą, także jeśli otrzymacie ode mnie kartkę, to będę wdzięczna, jak napiszecie, że doszła. Mam nadzieję, że wszystkie adresy się zgadzają. No, nie pytajcie, ile czasu zajęło mi ich zrobienie, naprawdę, bo to po prostu się nie mieści w głowie. Szczególnie, że ja nie mam zdolności takich, wiecie, plastycznych, więc mi to szło 50 tysięcy razy dłużej niż pewnie dla kogoś, kto ma jakieś uzdolnienia. I zaczynamy standardowo od herbatki. Herbatka, numer następny to jest który? Chyba ten, tak mi się wydaje. Tutaj nie ma napisane, jaki to jest, kurczę bele, dzień. Ale autentycznie nie wiem, który to jest. To był 12. 3 na 4 na 15, 6 na 7 na. Dobra, więc mamy herbatkę o nazwie Unwind Me For The Season, czyli to wszystko już będzie się powtarzało, więc myślę, że nie ma sensu pokazywać teraz, znaczy robić próby smakowej. Ja po prostu sobie to będę w święta jakoś popijać. Lecimy do Nyxa. I'm sorry, nie do Nyxa, tylko do Yankee, więc lecimy teraz z Yankee Candle. Zobaczymy, co nas czeka w 17 okienku. Czy to jest coś dużego, czy to jest coś małego? Coś malutkiego tutaj na górze. Więc otwórzmy to, ja oczywiście posłużę się swoimi sowami. Paznokcie nawet nie mam jeszcze na święta zrobione, są odrosty już mega, ale nie mam za bardzo kiedy zrobić, może uda mi się przed świętami, jak nie, to sobie machnę na Sylwestra, sylwestrowe. Dobra, wyjmijmy to. No i mamy coś, co pachnie przepięknie, zaraz wam powiem, co to. Na pewno to już było, to jest coś na pewno z jakimś jabłkiem, żurawiną. No, nie wiem dokładnie, który to może być zapach. Spiced orange może?
Możliwe, ale nie jestem pewna. W każdym razie, no, taki oto zapach, jak już myślę, że nie ma sensu odpalać, to też jest powtóreczka. I lecimy teraz do pomadek. Myślę, że następne dni to po prostu będę od razu otwierała dwa okienka w jednym kalendarzu, żeby już nie robić jednego dnia i przeskakiwać na drugi. Także mamy numer 17, coś z jakimś koralowo-czerwono-różowym. Otwórzmy. Krwista czerwień, przynajmniej po opakowaniu to taka nawet winna czerwień. No, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba pierwsze wrażenie. Aha, musiałam wyjąć, mech, mech, mech. No nie. Słuchajcie, jest to pomadka Simply Red Lip Cream i o nazwie Russian Roulette. Czy to nie makowska nazwa? Mak, mi się wydaje, że miała bardzo coś podobnego. Russian Red chyba on miał, a tutaj jest Russian Roulette. Okej. No i lecimy teraz ze swatchem, ale najpierw zapach. Ja bym powiedziała, że tak taki bardzo, bardzo delikatny krem do twarzy, albo nawet bez zapachu. Bardzo fajna konsystencja. Konsystencja jest super. Do tej pomadki na pewno potrzebna będzie konturówka, bo tutaj ciężko będzie wyrysować sobie tak usta. I wątpię, że to będzie zastygająca pomadka, a raczej taka normalna. Kolor jest po prostu cudowny. Tylko właśnie konturówka i myślę, że można lecieć. Przepiękny kolor, prawda? Nie wiem, czy tutaj będzie oddany, bo wiecie, lampy i te sprawy, no to troszeczkę przekłamuje. Jednak kolor podoba mi się bardzo, bardzo. Jeden na pewno z ulubionych w tym kalendarzu. Dobra, lecimy do kinderków. Okej, mamy kinderki przed nami. Numer 17 jest tutaj, na górze. Czyli to znowu będzie jakiś mikołajek albo coś podwójnego. Tak, mamy jakiegoś pieska, niedźwiedzia, chyba niedźwiedzia, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie. Jest niedźwiedź, jest pusty w środku, także po prostu taka czekoladka, pewnie w środku od spodniej warstwy biała. Zwykły, normalny mikołajek w formie niedźwiedzia. Tak prezentuje się nasz Mikołaj z twarzą niedźwiedzia. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że łupy kalendarzowe Wam się podobały. Okej, kochani, lecimy teraz z dzisiejszym dniem i właśnie się skleiłam, że ja powiedziałam na początku odcinka, że mamy 17, a mamy 18. Także brawo ja. I tak jak wspominałam przy okazji kalendarzu z Nexa, od następnego odcinka będę otwierała tak jakby dwa okienka naraz. Nie będę otwierać wszystkich kalendarzy z jednego dnia i od początku wszystkich z drugiego dnia, tylko będę otwierała dwa naraz, bo to jest bez sensu totalnie. Także teraz otworzymy sobie wszystko z dzisiaj, z 18, a pojutrze już dwa dni naraz, czyli dzień jutrzejszy i pojutrzejszy. O, dobra, kolejna herbatka z dnia 18 to Peppermint Melon, czyli jedna z moich ulubionych z całego kalendarza, bardzo, bardzo dobra. Ja również sobie ją zostawię może na pierwszy albo drugi dzień świąt, skoro jest taka smaczna. Okej, lecimy do świeczek. Dobra, Janki przed nami, numer 18, mam nadzieję, że będzie duży, jest duży, super fajnie, liczę na jakiś piękny zapach, o super, bardzo, bardzo fajnie, bo chciałam coś zielonego, coś, gdzie będę czuła choinkę, także wyjmijmy. Okej, mamy, no pięknie pachnie, słuchajcie. Przepiękne igły, runoleśne znowu, choinki, las. No, wspaniały zapach. Jeden na pewno z moich ulubionych, jeśli chodzi o te nuty takie leśne, bo większość kojarzy się z odświeżaczami typowo do kibelka. No, nie ukrywajmy tych takich leśnych zapachów. A ten jest bardzo dobrze wyważony. Także lecimy do pomadek. Mamy przed nami Nexa. W ogóle wybaczcie, że nie otwieram już i nie odpalam tych świeczek, ale to jest bez sensu. Skoro i tak to jest powtórka, to ja sobie po prostu nie będę tracić, jakby wietrzyć tych świeczek. Mam tyle do palenia jeszcze, słuchajcie, że nie będę otwierać nowych. Okej, lecimy z Nexem numer 18, mamy tu na dole. Znowu coś z fioletem. Ktoś mi z Was napisał ostatnio w komentarzu, że dlatego fioletowy, bo adwent. No nie wiem, może. O, czy my mamy coś szarego albo niebieskiego tutaj, albo grafitowego? Mój Jezusku najdroższy. Kolejny raz kolekcja Liquid Soude, Suty, nie wiem, Suede, Cream Lipstick o nazwie Stone Fox, czyli nawet sama nazwa wskazuje, że to będzie jakiś kamienny lis. No powiem Wam, troszeczkę się boję, zobaczmy jaki jest zapach. O Jezu, typowy lakier do paznokci, lakier do włosów, plastik i takie tam.
Uwaga, jeszcze w ogóle nie domyłam, słuchajcie, tego poprzedniego, co otwierałam przed chwilą, ten czerwony. I zobaczcie, myłam to, szorowałam to mydłem i dalej mam, nie wiem, czy będzie widać w kamerze, ślad, czyli będzie bardzo, bardzo trwała ta pomadka. Dobra, lecimy z tym stone'em. O, cie panie. No więc mamy kolor ewidentnie szary, stalowy i kamienny, jak nazwa wskazuje. Słuchajcie, po prostu zobaczcie go z bliska. No, powiem wam, że może nie jest to mój kolor i trochę boję się go nawet nakładać na próbę. Wydaje mi się, że będę wyglądała jak, nie wiem, coś dziwnego. Ale no co, ciekawy eksperyment. Chodźmy do czekoladek może. Dobra, gdzie jest osiemnasteczka? Chyba to jest znowu Kinder Niespodzianka, także liczę na jakąś ozdobę świąteczną znowu z tej kolekcji świątecznej. Otwórzmy. Ogólnie choinkę mieliśmy ubierać w weekend, ale coś nie pykło, bo wczoraj zaczęliśmy sprzątać i doszło do przemeblowania i do generalnego w całym pokoju, więc nie ubraliśmy choinki. Niestety, dzisiaj będziemy ubierać, to przydałoby się jakieś ozdóbki nowe. Dobra, mamy jajeczko, tak wygląda, to teraz rozpakujmy i zobaczmy, co nas czeka w środku. Okej, mamy jajko w kolorze pomarańczowym i tak jak ja podejrzewałam, wy potwierdziliście moje podejrzenia. Jeśli jajko jest ciemne, to znaczy, że to będzie z tej kolekcji niespodzianka w środku, a jeśli jajko jest takie jasno-żółte, to wtedy coś innego. Także liczę teraz na, tak dokładnie, na coś świątecznego i mamy jakiegoś chyba królika. Tak, dokładnie, przesłodki króliczek, który trzyma marchewkę i ma przesłodką czapeczkę. No mega, mega. Umieśćmy mu teraz gwiazdę, nie powiem gdzie, ale trzeba to zrobić niestety, króliczku, I'm sorry, ale trzeba. No i oczywiście sznureczek, gdzie tobie sznureczek wtykamy, w kaptur gdzieś? Nie, on wisi w marchewce, jest dziura, także okej, wiążemy supełek. No i mamy, no fajny, fajny króliczek, podoba mi się bardzo. Także z zabawki jestem zadowolona, ogólnie ze świeczki też bardzo jestem zadowolona. Z tej pomadki to tak, no wiecie, troszkę mniej, nie ukrywajmy. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra kochani, zapraszam was teraz na 7 grzechów. Dzisiaj bardzo ważny odcinek. No, bardzo ważne decyzje zostały podjęte i chciałabym, żebyście to obejrzeli, bo będzie się działo. Zapraszam. No to zaczynamy nasz dość nietypowy odcinek z 7 grzechów, ponieważ dzisiaj będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, w związku z czym jesteśmy z naszą Luną, tak dokładnie. Luna wygląda w ten sposób, miała metamorfozę, już nie ma czerwonych włosów, teraz ma czarne, no i jest, słuchajcie, już seniorką. Jej strój codzienny wygląda w ten sposób, jak możecie zauważyć. Więcej nic jej nie zmieniałam, więc zostańmy na razie przy tym stroju codziennym. No i słuchajcie, były urodziny naszych trojaczków Agnes, Vivi i, jak ty byłeś, Miko. Była ich osiemnastka. Oni również dostali metamorfozy, co robiliśmy na live'ie. Kto był, ten widział, kto nie, to jest zapis na kanale. Możecie sobie zobaczyć ostatni live z kulis. To właśnie tam przerabialiśmy. Była osiemnastka właśnie naszych trojaczków i pokażę wam teraz, jak oni wyglądają. Pierwsza z nich to jest oczywiście Agnes, która jest taką typową, jak to nazwać, no od sztuki, no taką, co po prostu interesuje, kreatywną osobą, o coś takiego. Jest właśnie taką typowo kreatywną osobą, która lubi sobie zamknąć się i malować jakieś obrazy, czy po prostu spędzać czas w otoczeniu sztuki. Także tak wygląda Agnes. Kolejna to jest Vivi. Powiedzieliście, że wygląda jak typowa Tumblr Grill. No i ona jest taką właśnie sportową dziewczyną, która lubi się ubierać właśnie w jakieś bluzy, jeansy. No i lubi też atencję. No więc tak wygląda nasza Vivi. No i trzeci z trojaczków to jest Miko, który no ma taką dość dziwną sylwetkę. No ale ja tych trojaczków nie zmieniałam, ja w ogóle swoich simów nie zmieniam, jak wiecie, żadnymi suwakami, nic mu nie poprawiam, także tak wygląda Miko, to jest jego strój, no i z bliska też możecie zobaczyć, on jest naprawdę też całkiem fajnie wygląda, co na początku myślałam, że będzie ciężko, no ale wygląda bardzo, bardzo fajnie i wszystkie z tych dzieciaków są bardzo podobne do tego Menela, który właśnie skrzywdził naszą Arianę, niestety. No i słuchajcie, dlaczego widzimy się z trojaczkami i o co chodzi, mianowicie...
Luna już nie mogła wytrzymać tego, że dzieci przez całe życie są wychowywane z dala od rodziny. Jest im wmawiane, że Luna jest ich matką, że nie mają więcej rodzeństwa, po prostu są trzymane w jakimś dziwnym spisku. Postanowiła Luna po prostu wybrać się któregoś razu, dzisiaj akurat, do naszej Latiszy i o wszystkim jej powiedzieć. No i przede wszystkim, żeby ona poznała swoje rodzeństwo, bo ona myśli, że jest jedynaczką, przecież ona ma trójkę rodzeństwa. Także to jest jeden wielki hit. No i dzisiaj wybierzemy się razem z Luną i trojaczkami do naszej Latiszy, żeby w końcu oni się mogli poznać. Ja myślę, że Luna też tutaj będzie miała wyczucie i od razu nie powie tam nie wiadomo jakich, nie wiem, słów do Latiszy, że oto są twoje rodzeństwo, weź tutaj do matki miej pretensje, tylko raczej zagra to wszystko ze smakiem. Także lecimy teraz już powoli do naszej Latiszy. No i słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Jak wy w ogóle się czujecie wszyscy? Chyba jesteście w miarę porobieni. Ja nie sprawdziłam tego przed wyjazdem, ty chcesz tylko siku. No dobra, Luna, słuchaj, może chodź zapukaj do drzwi. Ja nie wiem, czy Latisza jest w środku. Jest. Co ona robi? Czekajcie, chyba... O mój Jezu. Chyba telewizję ogląda. Albo w bąka walna, widzieliście? Machała ręką przed nosem. Proszę, wejdź. O Jezu, jesteś brudny, bumerku, nie wykąpaliśmy bumerka. Przyjazne powitanie. Czy to znaczy, że Luna, mimo że są rodziną, nie zna Latiszy? Nie, no zna, to jakie przyjazne powitanie. Chodź. A oni, zobaczcie, jak w progu stoją. Zobaczcie, jak oni stoją. Poznajcie się. Jestem twoim bratem. One teraz, słuchajcie, rozmawiają. Ona jej tłumaczy, że przyprowadziła specjalnych gości, których koniecznie nasza Latisza musi poznać, że to jest bardzo, bardzo ważne i że... Powitaj swoje rodzeństwo. To są właśnie twoje siostry oraz twój brat. Także możecie, myślę, nieśmiało podejść tutaj. Ja widzę, że Latisza ewidentnie się cieszy. Zobaczcie, ona jest w szoku w ogóle. Jak to rodzeństwo? Już w takim wieku o to chodzi, o to chodzi. Także no, zobaczcie, ta taka bardzo nieśmiale tutaj Vivi. Ale póki co ja widzę, że normalnie rozmawiają ze sobą. Dziewczyny usiadły przy stole. Tu jest jakiś brudny talerz. Mech, to wiecie co, to może Lunka, weź sprzątnij tutaj, niech zostaw Latiszę na chwilę z rodzeństwem, niech sobie porozmawiają. No ja ci nie mogę zdjąć niestety tego, więc sorry, więc nie pozmywasz. Zobaczcie, Latisza się przesunęła tutaj do nich, żeby móc z nimi porozmawiać. Lunka usiądzie na krześle, zobaczcie jak przyjemnie to wszystko wygląda. Ja zrobię zdjęcie, bo to naprawdę... Ale ta nasza Latiszka, tak wiecie... No, tak w kąciku, tam... tak nieśmiało zagląda do naszego tutaj rodzeństwa. Ale zróbmy jakieś zdjęcie, bo to jest bardzo ważny moment. Nawet jakbym chciała z tego miniaturkę, to kurczę, nie mam gdzie napisu walnąć. Damy na środku, słuchajcie. O, tak zrobimy. O, i ewentualnie na środku uwalniemy sobie napis, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne spotkanie. I myślę, że na miniaturce... coś takiego musi się znaleźć. Zobaczcie, ja jestem bardzo tutaj w szoku, że oni tak fajnie się dogadują, że się śmieją, że nikt nikomu nie ma nic za złe. Luna, zobaczcie na Lunę, na jej minę, jaka ona jest szczęśliwa, że to wszystko mogła powiedzieć w końcu. Przez tyle lat ona to wszystko trzymała w tajemnicy, także ona już jest wykończona tym wszystkim i ma nadzieję, że w końcu będą mogli wspólnie razem spędzić święta i wspólnie razem spotykać się i więcej żadnych sekretów. No, taka sytuacja. Także ja myślę, że spotkanie wyszło jak najbardziej pozytywnie. Tutaj trojaczki sobie chodzą, zwiedzają dom, no bo oni tutaj pierwszy raz są. Widzę, że Agnes poszła chyba do łazieneczki, ona chce siku, dokładnie. Wiesz co, Miko? A poszedłeś poznać bumerka. Najprzyjaźniejsze powitanie, zobaczcie. Idzie się najprzyjaźniej powitać z bumerem. Oni też bardzo chcieliby zwierzaka, ale Lunka, słuchajcie, troszeczkę nie chciała się zgodzić na razie na żadnego zwierzaka. Natomiast, jak widzimy, zaczyna już się przekonywać Lunka. Dobra, masz jakieś ciasteczka. Ja nie wiem, czy nie możemy jakoś wspólnie ich zjeść. Zjedz tą myśl w świecie. Nie, szkoda, że nie jesteśmy teraz Luną, byśmy postawili coś tutaj do jedzenia. No ale widzimy, że tutaj Vivi została jako jedyna i rozmawia jeszcze z Latiszą. Dziewczyny chcą się poznać na pewno bliżej. Zobaczmy, gdzie jest Agnes. Agnes jest tutaj z kotkiem. Zobaczcie, dzieciaki się kotami zainstalowały.
O, jak się przytulacie, kochani, zainteresowało raz psami. Także oni na razie wyszli widocznie. No, oni są tacy spokojniejsi. Vivien jest bardzo taka otwarta, tak jak mówiłam, taka do ludzi. No i tutaj akurat weryfikuje, słuchajcie, wszystko. No, zobaczcie, ona siedziała z nimi, rozmawiała, trojaczki poszli sobie, wyszli, musieli ochłonąć już dość emocji. Vivi widzę, że idzie pogadać z nimi na ten temat, co się stało, czemu oni tak wyszli, czy coś jest nie tak, ale po prostu zbyt dużo emocji. Ale ona mówi, zobaczcie, mamuśka napisała do nas, że nie jest na nas wkurzona, że też pochwala tą decyzję, bo dostali właśnie SMS-a od Ariany. Także dzieciaki już myślę, że są spokojniejsi i spokojnie mogą wrócić tutaj i jeszcze pogadać ze swoją siostrą. Chodź, usiądź. Ze swoją siostrą, którą właśnie poznali. Także chodźcie, moi drodzy, usiądźcie sobie, jeszcze pogadajcie chwilę. Myślę, że tutaj Agnes też ma jakieś pytanie do siostry. Zapytaj, jak minął dzień, kulturalnie tutaj porozmawiaj. Nasza Luna poszła siku. Może też nasz Miko zapyta o coś. Nie wiem, opowiedz dowcip, żeby rozładować atmosferę. Gdzie jest Vivi? Vivi tutaj z bumerkiem, jeszcze obwąchują sobie, słuchajcie, ręce, znaczy on jej. Jest bardzo brudaskiem. O Jezus, o Boże, jak on biedny siedzi. Czemu ty jesteś taki smutny? Luna, czy ty możesz bumerka uprać, póki tutaj widzisz, że ważna jest? Jezu, nie możesz wykąpać bumerka. O mój Boże, czemu ty jesteś taki smutny? Odsapnij sobie na kanapie. Przyjazne powitanie. Luna może zajmie się pieskiem w tym czasie. Chodźcie, niech oni tutaj pogadają, a my wyjdziemy z domu, żeby dać im jeszcze chwilę. Luna, rusz się. Zobaczcie, stoi. O mój Jezu, a nasz Panie. No to niech sobie stoi. To my w takim razie zagadamy jeszcze do naszej Latiszy. Pochwal szczerze, powiedz, że naprawdę jest bardzo ładna, przepiękna i naprawdę ma bardzo fajny styl, podobają ci się jej włosy, także myślę, że tutaj Agnes troszeczkę pochwali naszą Latiszę. Jeszcze może poprawimy humor przy okazji. Tutaj Vivi patrzy, że siedzi sobie i na razie nic nie robi. Więc może też tutaj opowiedz dowcip po Sunset Wally, żeby rozładować atmosferkę. Luna, może ciebie zresetujemy. Okej. Okay. Podejdziesz tutaj, no, czy nie? Chodź, Luna. Luna idzie, więc myślę, że może tutaj przyjazne powitanie z naszym bumerkiem zrobić. Zaraz zobaczymy, ona jest... jaka ona jest? Ach, głodna jesteś, dlatego tak szłaś, biedna. Chodź do bumerka. Tutaj powitaj go. No, widzę, że nie powita. No, dawaj, Luna, wierzę w ciebie. Odsapnij sobie na kanapie. No nie, no ewidentnie tutaj coś się, słuchajcie, dzieje z bumerkiem. Nie wiem. Nie będę tutaj zawracać gitary. W każdym razie niech oni sobie posiedzą chwilkę jeszcze i myślę, że możemy już powoli jakby przełączać się na naszą Latiszę. Nie wiem, czy oni znikną wtedy z domu, czy nie, ale widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już naszą Latiszką. Tutaj wszyscy narzekają na smród chyba po bumerku, więc my może wykąpiemy bumera w tym czasie, chociaż tutaj widzę, że Vivi jest cały czas w łazience, ale musimy go wykąpać, bo on jest po prostu w strasznym stanie psychicznym przez to. Zobaczcie, czułości ma też wypróżnianie i głód, wszystko ma słabe, także Latisza, niech oni tutaj sobie jeszcze pogadają, jakiś film widzę, że wspólnie oglądali. Wykąpiesz bumerka, czy nie? No zobaczcie. Ej, no wykąp bumer, o co chodzi? Halo? Kąpiel dla bumerka. No coś, słuchajcie, się tutaj nie pykło. Ja jestem troszeczkę zdenerwowana z tego powodu. O! Czy teraz go wykąpiesz, czy nie? O mój Boże! Co tu się? O mój Jezu, a nasz Panie! No takich jaj to jeszcze nie było. Ja nie wiem, co on tutaj odwala, że on... Wyszedł. Aha, no dobra. Ach, poszedłeś chyba pobiegać, tak? Stój, pokaż na się. Tak, masz piękny strój do biegania i te kozaki. No tutaj Vivi biegała. O, jest też koleżanka naszej mamuśki, jakoś przytyłaś ostatnio, to nic. Pokaż na się, Latiszka, możesz ty uprać tego zwierzaka w końcu, czy nie? No chodź, kąpiel dla bumera zrób, wykąp bumer. W międzyczasie chciałaś coś porobić ze swoją siostrą nową. No ja myślę, że na pewno teraz będziemy się częściej spotykać. No chodź go wykąp, nie możesz. No dobra, wiecie co? Ja kupię po prostu drugą wannę i będziemy ją stawiać, bo może to jest wina wanny, że jakoś tam nie da się dojść do niej czy coś, więc kupimy sobie balę. Tak samo jak w przypadku
dramatów, gdzie bala po prostu została dokupiona dla zwierzaków. Tak zrobimy też w tym wypadku, więc armatura i tylko, że wiecie co, kąpanie zwierzaków na podwórku też nie jest najlepszym pomysłem w zimę, ale już uznajmy, że tak musiało być. Co tutaj porozmawiać z Simką Vivi? Widzę, że Vivi cały czas tutaj do nas chce z nami pogadać i tak dalej. No ale my bardzo, bardzo musimy uprać zwierzaki, bo w innym wypadku, no będzie źle. Boże, patrzcie na Miko. Ech, no dobra, no słuchajcie, zlekceważmy to, niech sobie chodzi, takich ja to jeszcze nie widziałam chyba, jak żyje. Także wykąp szybko bumereczka, jak tam nasza Phoebe, czułości, Jezu, żeby nam koty nie uciekły, są głodne i nieczułe, mech. Szybko, nic nie będziesz sprzątać, jak skończysz, to napełnij miskę jedną, napełnij miskę drugą i od razu musimy pójść do Phoebe, żeby się troszkę nią zająć. Także daj przysmak. Przytul, chodź, kąp szybko bumerka i później z bumerkiem, ale Phoebe jest w gorszym chyba stanie, więc musimy się nim zająć. Do nas, o Boże, Christian dzwoni, nie mogę przestać o tobie myśleć, może umówimy się na randkę i zjemy kolację w miejscu nazwy McDonald's. Mech, Christian do McDonalda chce nas zaprosić, wiesz co, Christian, bardzo, bardzo chętnie, ale jak zwierzakami, ogarnę zwierzaki, to do ciebie zadzwonię, bo w innym wypadku to, kurczę, się boję o te zwierzaczki. Także no, chodź tutaj, daj przysmak dla naszej Phoebe, troszeczkę ją poprzytulaj, pogłaszcz, no bo ona naprawdę potrzebuje czułości. O, już fajnie jej tutaj rośnie, więc jeszcze przytulimy i już powinno być dobrze. O, okej, to teraz bumerka, co jeszcze on potrzebuje? Wypróżnianie. No i teraz powiemy, żeby poprosić o załatwienie się, zobaczymy, czy on wyjdzie, bo ostatnio próbowaliśmy i chyba tak się stało, więc zobaczmy, czy tym razem też tak się stanie. Poproś o załatwienie. O matko, teraz Vivi, co tutaj się dzieje? O nie, no ja nie wiem, co tu się dzieje. Dziwne to co najmniej. No i co, bumerek, załatwisz się, pójdziesz? Tak, poszedł się załatwić. Oczywiście psika nam furtkę, tak jak ostatnio pewnie. I co jeszcze potrzebujesz? Energię. To już sobie pójdziesz spać. Patrzę, że tutaj Phoebe śpi, bliźniaczki. No trojaczki. Trojaczki już idą, Lunka też już idzie, także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za przybycie. I wiecie co, pozmywaj to. Sprzątnij, bo normalnie już nie mogę na to patrzeć, więc my zrobimy wieczorny obrządek, czyli zrobimy siku, weźmiemy długą kąpiel, tylko najpierw coś zjemy, bo jesteśmy trochę głodni. Opcje, otwórz, zjedzmy sobie może te rybne taco. Ogólnie jeśli chodzi o naszą latiszkę, to też troszeczkę pozmieniałam jej stroj w Kasie, ale to zobaczycie w następnym odcinku, bo tutaj tylko ten jeden strój mogliście zauważyć, więc już nie ma to sensu. W następnym odcinku Wam po prostu pokażę pozostałe stroje i pewnie ten też zmienimy, chyba że zostawimy, zobaczymy. No przecież też to nie jest tak w normalnym życiu, że codziennie, że jak raz założysz ciuch, no to już więcej go nie możesz założyć, więc ja też trochę przesadzam, że zmieniam wszystko, co już nosiliśmy, bez sens. Dobra, chodźcie, zjemy sobie szybko. O, Boomer zemdlał, czy o co chodzi? Ale to nie mogę się po prostu się położyć? No przecież i po... No halo, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, jak skończysz, to weźmiesz sobie kąpiel z bąbelkami. I tak będziemy zakończać powoli nasz kolejny dzień Simsmasa. Będziemy widzieć się w następnym za 2 dni. Tym razem spotkamy się z dramatami. Także mam nadzieję, że będziecie czekać na następny odcinek. No i to tyle. Dziękuję Wam raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego.